Proszę Państwa, przede wszystkim chcieliśmy wyrazić z Dominikiem radość, że Państwo tutaj jesteście. Niedzielne popołudnie, tak naprawdę pora obiadowa, a Państwo tutaj będziemy zajmowali się polityką. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, że Państwo zaszczyciliście nas swoją obecnością. Cieszymy się, że możemy rozmawiać o przyszłości Polski, bo przyszłość to Polska. Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego dzisiaj chcielibyśmy Państwu powiedzieć o swojej pracy, o tym, co działo się w przeszłości, co dzieje się teraz i co będzie działo się w przyszłości zaraz po ważnych decyzjach, jakie zapadną w państwach członkowskich, także w Polsce jesienią. Zbyszek, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tego rodzaju spotkania organizowaliśmy w 2014 i 2015 roku, także w roku 2019, wtedy kiedy powstawały programy Prawa i Sprawiedliwości. To Państwo byliście naszymi ekspertami w tworzeniu tych programów. I nie ma tu ani krzty przesady w tym, co mówię. Słynny program Rodzina 500+, to właśnie pomysł ludzi, którzy przychodzili i mówili, polskie państwo nie wspomaga rodzin wychowujących dzieci. Prawo i Sprawiedliwość wpisało to do swojego programu i ogłosiliśmy go na rok przed wyborami w 2014 roku. Przypomnę, że wtedy Donald Tusk, jak o tym usłyszał, pojechał do Zakopanego i szukał tam pieniędzy. Mówił, że byłby najszczęśliwszym premierem, gdyby mógł wypłacać takie pieniądze polskim rodzinom. Tyle tylko, że jak on rządził budżetem, to takich pieniędzy nie było. Dopiero wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku przejęło władzę, te pieniądze znalazły się. Parę zdań za chwilę o tym powiem. Drugie wielkie przedsięwzięcie, o które wołali Polacy na takich spotkaniach, to było obniżenie wieku emerytalnego, które Platforma, mimo tego, że przysięgała się, że tego nie zrobi, jednak zrobiła. Przypominam o kampanię wyborczą 2011 roku. Byli o to pytani. I Tusk, i ówczesny prezydent Komorowski zaprzeczali. Ale w 2012 roku, wtedy, kiedy Polacy powierzyli im władzę, podwyższyli wiek emerytalny. Na tych spotkaniach właśnie słyszeliśmy, że to jest podstawowa bolączka. To podwyższenie naprawdę było bardzo wysokie. Dla kobiet 7 lat, dla mężczyzn 2 lata, dla kobiet rolniczek nawet lat 12. Proszę Państwa, obserwujecie Państwo francuskie ulice. Tam zdecydowano się podnieść wiek emerytalny, mówię w cudzysłowie, tylko o 2 lata. U nas bez mrugnięcia okiem, jeszcze raz powtórzę, 7 lat dla kobiet. A teraz Donald Tusk mówi o jakimś babciowym. To my przywróciliśmy babciom właśnie to, że 7 lat dłużej mogą zajmować się swoimi wnukami. Proszę Państwa, w polityce niezwykle ważna jest wiarygodność. Do 2015 roku było często tak, że partie polityczne obiecywały różne rzeczy, a następnie, gdy dochodziły do władzy, robiły dokładnie odwrotnie. Właśnie przed chwilą jeden przykład już podałem, nie będę go powtarzał. My, proszę Państwa, rzeczywiście złożyliśmy bardzo liczne zobowiązania w 2015 roku i 2019 roku i większość tych zobowiązań zrealizowaliśmy. Właśnie w ten sposób buduje się wiarygodność. Jeżeli teraz jakakolwiek partia polityczna, a powoli zaczyna się kampania wyborcza, składa zobowiązania wyborcze, to wyborcy właśnie liczą na wiarygodność tego ugrupowania. Właśnie nasi oponenci polityczni składają coraz liczniejsze propozycje, zobowiązania wyborcze. Tyle tylko, że ich wiarygodność jest po prostu zerowa. I miejmy nadzieję, że Polacy to dostrzegą i będą na to stosownie w wyborach reagowali. Proszę Państwa, przejdę teraz do kilku ważnych kwestii. No tak naprawdę centralnym punktem tego spotkania to jest obrona polskiej złotówki. W paru zdaniach spróbuję Państwu wytłumaczyć, dlaczego posiadanie własnego pieniądza w tych nieciekawych, ciężkich czasach jest rzeczą niesłychanie ważną i dlaczego Polska, stojąc przy własnej złotówce,
zyskuje, a nie traci, tak jak ci, którzy takie decyzje wcześniej podjęli. Ale zanim o tym, proszę Państwa, parę zdań nawiążę do właśnie sytuacji finansów publicznych i tego, że te zobowiązania wyborcze krok po kroku, mimo tego, że, no co tu się dużo oszukiwać, są one niesłychanie kosztowne, realizujemy. Proszę Państwa, nasi przeciwnicy polityczni mówią, że program 500+, obniżenie wieku emerytalnego, widzę tutaj senatora Skurkiewicza, finansowanie armii w tak wielkim, wielkim procencie. To wszystko, proszę Państwa, robimy na kredyt, zadłużając Polskę. Ba, nawet podejrzewa się nas o jakieś ukryte drukowanie pieniędzy. Nie tylko podejrzewa, ale oskarża. Proszę Państwa, nic z tych rzeczy. Uszczelniliśmy system podatkowy i proszę Państwa, żeby zobrazować, jaka to była wielka operacja, jak skuteczna, podam tylko cztery liczby. Po pierwsze, proszę Państwa, dochody budżetowe w tym roku to jest 600 miliardów złotych. 6 i 11 zer. Trudna kwota do wyobrażenia. To jest budżet państwa po stronie dochodowej. Jak nasi poprzednicy zostawiali nam budżet państwa, to była to no, nawet niecała 3 i 11 zer. 289 miliardów złotych. A więc, proszę Państwa, w ciągu 8 lat podwoiliśmy dochody budżetowe. Podwoiliśmy dochody budżetowe. I dwie następne liczby. Dochody z VAT-u na ten rok 286 miliardów złotych. Dochody, wszystkie dochody budżetowe w 2015 roku naszych poprzedników, wszystkie, ze wszystkich podatków, 289 miliardów złotych. Proszę Państwa, a więc dochody z jednego podatku są takie same, no niewiele niższe, niż dochody ze wszystkich podatków wtedy, kiedy rządziła Platforma. To pokazuje, proszę Państwa, skalę naszych działań, aby pieniądze trafiały do budżetu państwa, nie do prywatnych kieszeni. A że tak było, to udowodniła Komisja Śledcza do spraw VAT-u, która stwierdziła na podstawie dokumentów, że w czasie rządów Platformy zniknęło zamiast do budżetu, do prywatnych kieszeni, także za granicę powędrowała kwota 262 miliardów złotych. Na to są twarde dowody. 262 miliardów złotych. Proszę Państwa, jeżeli dołożymy do tego jeszcze dochody z akcyzy, bo przecież jeżeli szalały mafie paliwowe, to jak Państwo wiecie, w paliwach sporo akcyzy, to około 300 miliardów złotych zniknęło z polskiego budżetu przez 8 lat. Co za te 300 miliardów można zrobić? Przez 8 lat realizować program Rodzina 500+. Przez 8 lat. Proszę Państwa, można finansować przez 3 lata polską armię. Przez 2 lata polską ochronę zdrowia. To są gigantyczne pieniądze. I na to było przyzwolenie polityczne, żeby te pieniądze zamiast do budżetu poszły do prywatnych kieszeni w Polsce, a często i za granicą. Czy Państwo się dziwią temu, że zawołanie po tamtej stronie jest takie. Chcemy, żeby było tak, jak było. Tak wołają ich zwolennicy. Oni chcą wrócić do tego. Właśnie do tego, żeby zamiast do budżetu pieniądze wędrowały do tych prywatnych kieszeni. Proszę Państwa, kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest sprawa inflacji, podwyższonej inflacji. Temat można powiedzieć dla Prawa i Sprawiedliwości niewygodny, bo rzeczywiście inflacja dotyczy nas wszystkich, w szczególności tych najsłabszych ekonomicznie rodzin. Ale proszę Państwa, ogromną nieuczciwością jest to, że jeżeli mówi się o podwyższonej inflacji i nie wspomina, jakie czynniki ją powodują, to są to po prostu, to jest, powiedzmy to wprost, ruska narracja. To jest ruska narracja. Proszę Państwa, 2/3 czynników odpowiedzialnych za inflację to są czynniki zewnętrzne. A więc wysokie ceny surowców, zerwane łańcuchy dostaw, lockdowny i tak dalej, i tak dalej. To są czynniki, które wywindowały ceny, nie tylko zresztą w Polsce, także w całej Europie, ba w Stanach Zjednoczonych. Ale my potrafiliśmy na to zjawisko zareagować.
To były tarcze antyinflacyjne i odpowiednia, rozumna polityka banku centralnego podnosząca stopy procentowe. Wtedy, kiedy będę mówił o walucie euro, zwrócę jeszcze raz na to uwagę. Proszę Państwa, trzecia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest reakcja polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości na kryzys covidowy i na ten kryzys związany z wojną. Przypominam tylko, że także podczas rządów naszych poprzedników w 2008-2009 roku mieliśmy kryzys, ale reakcją tamtego rządu było rzeczywiście przygotowanie programów pomocowych. Proszę Państwa, z tych programów pomocowych skorzystała słownie jedna firma. Jedna firma. Przygotowali takie programy pomocowe, żeby spełnić ich kryteria, skorzystała jedna firma. A jak pomagali pracownikom? Zmienili kodeks pracy w ten sposób, żeby godziny nadliczbowe rozliczać w 2 lata. Czyli po prostu, żeby zlikwidować godziny nadliczbowe. A więc wychodzili z kryzysu kosztem pracowników. Proszę Państwa, polski rząd przy współpracy z Bankiem Centralnym przygotował rozwiązania, dzięki którym powstały 2 fundusze. Jeden w Polskim Funduszu Rozwoju na ponad 200 miliardów złotych, drugi w Banku Gospodarstwa Krajowego. I te pieniądze, przy pomocy tych pieniędzy uratowaliśmy polską gospodarkę. Polska była jedynym krajem, który najszybciej odrobił straty covidowe. Najszybciej w Unii Europejskiej. Jak Państwo wiecie, także bezrobocie mamy jedne z najniższych. Jesteśmy na 2., 3. miejscu wśród krajów Unii, które o najniższym poziomie bezrobocia i utrzymuje się to, mimo tego, że jeszcze raz powtórzmy to, mieliśmy prawie 2 lata trwający kryzys covidowy, a teraz mamy wojnę i Polska jest państwem frontowym ze wszystkiego tego konsekwencjami. Proszę Państwa, a teraz przejdę do tego centralnego punktu, mianowicie zalet własnej waluty. Dodam jeszcze, proszę Państwa, posiadania gotówki, bo jak Państwo czasami słyszą, bardzo popularny jest pieniądz cyfrowy. Dobrze, że się nim posługujemy. Karty płatnicze, różnego rodzaju aplikacje w telefonach, smartfonach, wszystko tam nam ułatwia życie. Ale coraz częściej w Europie mówi się o tym, żeby ograniczyć się właśnie do tylko tego pieniądza elektronicznego, żeby skasować gotówkę. Proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę, dopóki w Polsce będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, nigdy na coś takiego nie pozwolimy. A teraz o tej walucie euro. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i to za chwilę będziemy mieli okrągłe 20 lat. Z tego wynika także możliwość przyjęcia tej waluty. W traktacie akcesyjnym do tego się zobowiązaliśmy, ale wyznaczyliśmy sobie zapisy mówiące o tym, że zrobimy to wtedy, kiedy polska gospodarka, polskie społeczeństwo będzie do tego gotowe. Będzie do tego gotowe i tego pilnujemy. Proszę Państwa, śmiem twierdzić, że każdy kraj, który chce gonić najbardziej rozwinięte kraje na świecie, w Europie, powinien posiadać własną walutę, bo inaczej to gonienie jest niemożliwe. I mamy, proszę Państwa, doskonały przykład. To nie jest rozważanie teoretyczne. Mamy Słowację. Weszła, miała bardzo podobną, to oczywiście mniejszy kraj od Polski, ale miała bardzo podobną gospodarkę jak Polska. Wyszła także z tego poprzedniego systemu komunistycznego i zdecydowała się w 2009 roku przyjąć właśnie walutę euro. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że po kilkunastu latach funkcjonowania tej waluty na Słowacji poziom zamożności ich społeczeństwa jest niższy niż w momencie wejścia do strefy euro. My, proszę Państwa, przez te 20 prawie lat naszej obecności w Unii Europejskiej nadrobiliśmy, to znaczy zyskaliśmy
około 30 punktów procentowych, jeżeli chodzi o PKB na mieszkańca, mierzone siłą nabywczą waluty. To jest no taka statystyczna miara zamożności społeczeństwa. Z ostatnich danych, które zostały opublikowane przez Polski Instytut Ekonomiczny w tamtym tygodniu, wynika, że Polska w 2022 roku osiągnęła 79% średniej unijnej. Wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii, było to 49%. W ostatnich 8 latach 10 punktów procentowych nadrobiliśmy. To pokazuje, jakim sukcesem są rządy Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, gdyby nie własna waluta, nie przeszlibyśmy prawie suchą nogą tego kryzysu covidowego. Pamiętacie Państwo, z czym to się wiązało? Lockdowny, zamykania zakładów pracy, także ludzie byli przez długie tygodnie zamykani w domach. To dla gospodarki jest jak tsunami. Ale właśnie możliwość powołania tych dwóch funduszy, o których wspominałem, i skierowania tych pieniędzy do przedsiębiorców i pracowników doprowadziło do tego, że już w 2021 roku, w trzecim kwartale, Polska z naddatkiem odrobiła straty związane z COVID-em. To rzeczywiście był ogromny sukces. Byliśmy pod tym względem i ciągle jesteśmy liderem w całej Unii Europejskiej. Liderem w całej Unii Europejskiej. Proszę Państwa, Niemcy w tym czasie wydają ogromne pieniądze stymulacyjne. Dowiedzieliśmy się niedawno, że pomoc publiczna niemiecka razem z francuską to jest 90% całej pomocy unijnej, a mimo tego, jak Państwo widzicie, niespecjalnie sobie radzą gospodarczo. Najprawdopodobniej ten rok zamkną recesją. My sobie poradziliśmy i nawet ten najtrudniejszy rok 2023 zamknie się najprawdopodobniej dodatnim wzrostem gospodarczym i bezrobociem na tym poziomie, jakie mamy. A więc własny pieniądz pozwala nie tylko gonić, ale także, jak to mawiają ekonomiści, niweluje szoki zewnętrzne. No przecież wzrost cen ropy naftowej, gazu, węgla, wszystkich surowców przyszedł do nas z zewnątrz właśnie w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Proszę Państwa, no i wreszcie trzecia rzecz to możliwość reakcji na inflację. Proszę sobie popatrzeć na Litwę, Łotwę i Estonię. Inflacja rzędu 20-25% i niemożliwość prowadzenia własnej polityki pieniężnej, bo Europejski Bank Centralny pilnuje raczej interesów Niemiec niż krajów nadbałtyckich. Oni nie mogą nic z tym zrobić. Nasz Bank Centralny racjonalnie wykonał 11 ruchów podwyżek stóp procentowych, ale podwyższyliśmy je tylko do tego poziomu, żeby nie szkodzić gospodarce. Choć proszę Państwa, są w Radzie Polityki Pieniężnej 3 osoby. No taki jest skład Rady Polityki Pieniężnej. 3 kandydatów daje Sejm, 3 wspomniany wcześniej Senat, a tam jak wiadomo rządzi opozycja, proszę Państwa, no i 3 prezydent. I ta trójka dana przez opozycję, proszę Państwa, zaproponowała zupełnie niedawno, aby Bank Centralny nie kończył podwyżek stóp procentowych, tylko żeby je wywindował powyżej inflacji. Proszę Państwa, wyobrażacie sobie, gdyby Rada spełniła ten postulat? Proszę Państwa, podstawowa stopa Banku Centralnego zamiast 6,75 wynosiłaby około 20%. Proszę sobie wyobrazić, ile kosztowałyby kredyty. Kilkadziesiąt procent, proszę Państwa. Jakie raty mieliby ludzie, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe? Proszę Państwa, często opozycja apeluje do ludzi młodych o to, że są tacy nowocześni, europejscy, otwarci. Popatrzcie, co oni by wam zafundowali, gdyby rządzili. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że Polacy są na tyle mądrzy, że wyciągną z tego właściwe wnioski. I proszę Państwa, już na koniec. Tak się składa, że waluta euro
funkcjonuje już ponad 20 lat. Na 20-lecie tej waluty weszła w życie w 99 roku. W 19 mieliśmy właśnie to 20-lecie. I proszę Państwa, niemiecki zresztą instytut, który bada te sprawy, podał korzyści, no i straty tych krajów, które weszły do strefy euro. Jak Państwo się domyślacie, głównym beneficjentem tego przedsięwzięcia są właśnie Niemcy. Ma Pan rację. Zarobiły na tym 2 biliony euro przez te 20 lat. No, jeszcze trochę zarobiła Holandia. Ona ma sprawną gospodarkę, co więcej jest takim państwem portowym, przyjmuje dużą część importu europejskiego, zarobiła około 0,4 biliona euro. Wszyscy pozostali ponieśli straty. I to, proszę Państwa, dwie największe gospodarki, włoska i francuska, straty niewyobrażalne wręcz. Włosi stracili na wejściu do strefy euro, to według niemieckiego instytutu, żeby było jasne, 4,3 biliona euro. Jeszcze raz powtórzę, 4,3 biliona euro, a Francja 3,6 biliona euro. Proszę Państwa, jak sądzicie Państwo, skąd się wzięły te żółte kamizelki i teraz to, co się dzieje na francuskich ulicach? Właśnie z tego. Francuzom, szczególnie tej klasy średniej, znacząco obniżył się poziom życia. Oni to wiedzą i czują i wychodzą na ulicę. A nasza opozycja ciągnie nas dosłownie za uszy, żebyśmy weszli w te buty, no i właśnie mieli tak jak Włosi czy Francuzi. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nigdy do tego nie dopuścimy. A teraz zapraszam Dominika, żeby coś powiedział. Szanowni Państwo, pytanie jest retoryczne. Dziękuję, Zbyszek. Ale to, o czym mówił poseł Kuźmiuk, pytanie jest, jak Państwo sądzicie, którzy politycy europejscy, którego państwa najbardziej cisną, aby w Polsce wprowadzić euro? Właściwie wszyscy macie rację. Niemcy. Ponieważ dąży do tego każdy polityk, który jest politykiem proniemieckim. I zaraz to wykaże. Jedyną siłą polityczną, tak mocno naciskającą na to, aby wprowadzić euro w Polsce, jest Platforma Obywatelska. A siłą polityczną europejską są Niemcy. To jest to, o czym poseł Kuźmiuk wspominał. Litwa, Łotwa i Estonia nie mają żadnego wpływu na to, jak funkcjonuje teraz ich bank centralny. Nie mają żadnego pola ruchu. Najwyższa inflacja to jest inflacja na poziomie 25%. Ale inflacja to jedno. Bezrobocie. Zauważcie, że to, o czym wspominał poseł Kuźmiuk, mamy najlepsze wyniki, najniższe bezrobocie. Tylko Czechy wyprzedziły nas o 1/10. Proszę zauważyć, jak to jest w strefie euro. Co więcej, nie tylko sam poziom bezrobocia na poziomie 20%, ale jak wygląda poziom bezrobocia wśród młodych do 25 roku życia. To był pewien moment, kiedy to było 30% we Włoszech. A więc dziękuję za te słowa, Zbyszek. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, polityka niemiecka nie będzie w Polsce realizowana. Co więcej, nie chodzi tylko o euro. Jak Państwo wiecie, rozpoczęliśmy akcję informacyjną. To będzie taka dłuższa akcja informacyjna o tym, co było nazwana z jakiej paki Tusk. To nie przypadek. To nie przypadek. Będziemy go pytać o to, dlaczego tak pogardliwie zwrócił się do tego człowieka, który zadał mu pytanie w Bytomiu. Dlaczego w tak patologiczny sposób zwrócił się, mówiąc, z jakiej paki miałyby się należeć panu reparacje, panie? No zwykła patola, język pełen pogardy, niezrozumienia tragedii, jakiej naród polski doświadczył, ale też realizacja niemieckiej polityki. Dlaczego? Komu zależy najbardziej, aby nie uznać należnych nam reparacji? Niemcom, oczywiście, że tak. Więc jeżeli zestawiamy słowa Tuska z jakiej paki, z tym,
jak zachowują się w sprawie 6 bilionów 220 miliardów Niemcy, to ja mówię głośno, patrząc, mam nadzieję, że ktoś z Platformy ogląda, z jakiej paki, Tusk, chcesz być premierem? Z jakiej paki? Będziemy pytać o to, jak się zachowuje teraz, próbując oszukać Polaków po raz kolejny. Ten oszust, chroniczny kłamca Tusk, oszukał, jeżeli chodzi o VAT, przyszedł i powiedział, my jesteśmy liberałowi. 3 razy tam 15. Co się stało z tymi podpisami, które zebrali? Zmielili. Zebrali podpisy, zmielili. Co powiedział później Olechowski o tym? To były tylko ćwiczenia. My nie jesteśmy zwierzętami. Naród polski to nie są zwierzęta, aby nas ćwiczyć. A wy jesteście oszustami. Są oszustami nie tylko jeżeli chodzi o partię, nie tylko jeżeli chodzi o to, że są liberałami, jak o sobie mówili, którzy będą obniżać podatki, a je podnosili. Są oszustami, którzy wykorzystali słupy, polityczne słupy, czyli Kosiniaka-Kamysza do tego, żeby podniósł wiek emerytalny. Liberałowie. Dlaczego? Bo Angela Merkel w swoich wystąpieniach mówiła, to jest koniecznie w Europie. Europa się starzeje. Potrzebujemy tego rozwiązania. I co się stało? Tusk wyszedł, na taśmach słyszeliśmy, no Kosiniak-Kamysz zrobił najtrudniejszą robotę, podniósł wiek emerytalny. Oczywiście była to decyzja Tuska. I co zrobił Tusk, kiedy wrócił do Polski? Skorzystał z prawa, które my jako Prawo i Sprawiedliwość wprowadziliśmy, czyli poszedł na wcześniejszą emeryturę. Hipokryta, który zapewne chciałby zapisać się do PiSu. Nie ma zgody. Trzeba mieć 2 rekomendacje. Ma 0. Szanowni Państwo, tych kłamstw, szkodliwych działalności, absolutnie proniemieckich są setki. Via Carpatia. Przypomnę, jak zachowywali się w przypadku Via Carpatia. Ówczesny europoseł Wałęsa, ówczesna europoseł Pitera byli przeciwko temu, aby Polska otrzymała środki na budowę Via Carpatia. Potężnego projektu, który dawał rozwój Polsce. Po prostu powiedzieli, tam Podkarpaciu się nie należy, bo już za dużo dostali. Dużo dostali, to już nie trzeba. I tak naprawdę dzięki nim było to blokowane. Nam udało się to wywalczyć. Prawo i Sprawiedliwość naprawiało błędy, zaniechania i szkodliwe działania po rządach Donalda Tuska. A co się działo, kiedy Tusk w 2007 roku wygrał wybory? Co mówiła rosyjska propaganda, cytowana w Polsce przez niektórych? Kiedy wygrał Tusk, przypominam. Donald Tusk eliminuje przeszkody po rusofobie Kaczyńskim. Kiedy my ostrzegaliśmy przed zagrożeniem rosyjskim, byliśmy nazywani rusofobami. Przypominam to na każdym spotkaniu. Mówię o tym, jakiego języka używano, aby nas poniżyć. I ten oszust, chroniczny kłamca Tusk, wychodzi teraz i ma czelność mówić o babciowym. Człowiek, który swoją siłą polityczną inspirował akcję Zabierz babci dowód, bo ma prawo myśleć inaczej niż proniemiecki Tusk. Ten, który nazywał starsze kobiety moherowymi beretami, poniżając w ten sposób, próbując stygmatyzować społecznie, ten oszust próbuje teraz nam powiedzieć, że on zadba o babcię. No po prostu wilk w niemieckiej skórze. Co więcej, reparacje, Via Carpatia to nie jedyne przykłady. Co chroniczny kłamca Tusk mówił na temat przekopu Mierzei Wiślanej? Nie da się. Nie przekopią. Imposybilizm nieudacznika Tuska. Nic nie potrafi, dwie lewe niemieckie ręce. Mierzeja przekopana. Dziękuję bardzo. Mur na granicy? Nie da się. Nie da się zbudować muru na granicy i chronić Polaków przed nielegalną imigracją organizowaną przez Putina za pośrednictwem Białorusi. Są na to dowody. Nie da się. Da się, panie Tusk. Mur stoi. Teraz mówi CPK? Po co nam CPK? Przecież mamy lotnisko w Berlinie. To też usta Platformy.
Nowe? No niestety nie ma, bo jeszcze nie skończyli, jak wygląda na to, że nie skończą, my będziemy jeszcze przed nimi. Po co nam CPK? Po to, aby Polska była liderem Europy. Po to, abyśmy zbudowali silny naród. Bogaty, zamożny, dumny, który wchodzi na salony Europy z podniesioną głową. Który mówi, niosę za sobą tradycję Kopernika, Jana Pawła II, Marii Kilsudowskiej, Jana III Sobieskiego. Ponad 1000-letnią tradycję. Parlamentaryzm. Niesiemy za sobą dumę Polski i naszych przodków. Dlatego ten, kto mówi z jakiej paki, chyba nie myśli po polsku. Bo każdy Polak, który zna historię, który jest dumny z tych, którzy walczyli o wolną Polskę podczas zaborów pruskich, podczas II wojny światowej, podczas komuny, wie, że nie ma prawa tak powiedzieć. Stygmatyzowanie starszych osób, poniżanie modlących się. Teraz nagle Tusk wczoraj stał się głoszącym rekolekcje. Niedługo nowy dekalog nam przedstawi. 10 przykazań według Tuska. Jeżeli jesteś katolikiem, nie możesz głosować na Prawo i Sprawiedliwość, musisz na Tuska. No zaraz po prostu, zaraz przybije na drzwiach swoje tezy. Przyjdzie i będzie wygłaszał, zakładał swój kościół. To jest sekciarstwo, panie Tusk. To, co pan robi, to jest sekciarska manipulacja. I my, Polacy, nie damy się na to nabrać, bo jesteś oszustem i dlatego przegrałeś 7-krotnie wybory. Przegrał wybory prezydenckie. Drugi raz przegrał wybory prezydenckie. Dwa razy przegrał wybory parlamentarne. Przegrał wybory samorządowe. Przegrał wybory europejskie. Przegrał wybory, które zawsze wygrywał. Zrobili jedną listę. Co im dała jedna lista? Do kosza. Nawet komuniści nie pomogli. Wzięli sobie Millera, Cimoszewicza, Belkę. Wszystkich komuchów, którzy już bez tlenu politycznego byli, wzięli na listę, teraz wygramy, komuniści pomogą. Przegrali. I powiem wam, szanowni państwo, kiedy jeździmy wspólnie po Polsce, kiedy widzimy tłumy, entuzjazm, energię, powiem to bardzo jasno i odważnie. Przegrają kolejny raz. Wygramy to dla Polski. Wygramy to dlatego, że jesteśmy świadomymi, dumnymi, odważnymi Polakami. Nie boimy się tego, kim jesteśmy. Nie wstydzimy się swoich babci. Jesteśmy dumni z pochodzenia. I różnica między nami a Tuskiem, między nami a totalną opozycją jest taka, że my jesteśmy Europejczykami. My budujemy Europę, chrześcijańską Europę ojców założycieli Unii Europejskiej, którzy niebawem będą świętymi i tą Unię chcemy zmieniać, aby powróciła do korzeni. A Tusk razem z komunistami zmienia tylko garnitury na nowsze. Nic się nie zmieniło od komuny. Ta sama mentalność. On chce być Europejczykiem, ale nie chce przyjąć tego, czym jest Europa i jej korzenie. Jego nie obchodzi. Historia Europy, to na czym Europa jako filary jest zbudowana, czyż jego obchodzi prawo rzymskie, filozofia grecka, osiągnięcia naszych ojców. Jego to nie obchodzi. Jego obchodzi euro, żeby wprowadzić wiek emerytalny, podnieść, VAT podnieść i mówić, że on jest atrakcyjny, bo młodzi na niego głosują. No zobaczymy teraz, jakie będą wyniki tych głosowań. A więc, szanowni państwo, przyjechaliśmy dzisiaj do Radomia. Po pierwsze, aby powiedzieć, jesteśmy dumnymi Polakami, którzy walczą o polski interes w Unii Europejskiej. Tych przykładów oczywiście haniebnych zachowań Tuska jest znacznie więcej. Chcieli sprzedać LOT, chcieli sprzedać PKP, chcieli tak naprawdę, sprzedali polskie nagrania, odkupiliśmy. Polskie koleje liniowe sprzedali, odkupiliśmy. Sprzedawali srebra rodowe, wyprzedawali. Bo nie potrafili nieudacznicy zarobić dla nas wszystkich Polaków. Nie potrafili. Cysterny z nielegalną ropą wpuszczali. Niemcy rączki zacierali, a Tusk nakładał marynarki. Junckerowi, bo ten nie był w stanie sobie nałożyć marynarki. Wielka Unia z Tuskiem szatniarzem. Dajcie spokój. I to miała być duma. Cesarz Europy, najwyższe stanowisko.
No pewnie, że dostał stanowisko, skoro wykonywał polityczne polecenia. Skoro nie było sytuacji w historii, aby on się z czymś nie zgodził z Niemcami. Przypomnijcie mi jedną sytuację. Może ktoś jest z Wyborczej, z TVN-u? O, nie ma. Żałuję, wczoraj też nie przyszli na spotkanie. Dlatego, że wszystko to, co robili w parlamencie od 2015 roku, miało na celu ośmieszenie, osłabienie polskiego rządu. Wszystkie działania, takie jak te komisje śledcze, jak rezolucje przyjmowane i inspirowane przez łapówkarzy, którzy teraz siedzą w więzieniu, były zgodne z niemiecką linią polityczną. Im słabsza Polska, tym mocniejsza Rosja i łatwiejszy dostęp do Ukrainy. A gospodarczo zarabiały Niemcy. A więc, szanowni państwo, taka jest rzeczywistość nie na podstawie mojej opinii, ale faktów, głosowań, przyjmowania tych słynnych 38 rezolucji, które były inspirowane przez łapówkarzy, którzy teraz siedzą w więzieniu. No przecież to niemieccy politycy są w to zamieszani, o to oskarżeni między innymi. Są socjaliści z grupy, która zawsze głosuje z EPP. To są fakty, a nie opinie. Ale powtarzam, przyszedł czas na to, aby ostatecznie pokazać, że czas Tuska w Polsce się skończył. Czas? Mógłbym naprawdę mówić cały dzień, bo tych przykładów jest dużo. Czas Tuska w polskiej polityce się skończył. Przegrał 7 razy, przegrał 8. Ale chcemy służyć każdemu Polakowi. Chcemy stworzyć program dla całej Polski. Tuska nie obchodzi, że przez rezolucje przyjmowane przez łapówkarzy zablokował czy zamroził pieniądze dla Polski i skazał własnych wyborców. Bo przecież nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, całą Polskę włącznie ze swoimi wyborcami ukarał, mrożąc pieniądze. Jego to nie obchodzi. Nie obchodzi go to, że te pieniądze miały i będą trafiać na drogi, szkoły, szpitale, żłobki, na rozwój Polski. Jego to nie obchodzi, że jego wyborcy też cierpią. Jego obchodzi władza. Władza, której nie zdobędzie. Ponieważ pogarda, nienawiść, to, co nam zarzuca, nie jest sposobem na to, aby zdobyć społeczne poparcie. Sposobem jest słuchanie. I teraz chciałbym, dziękując Państwu za obecność, słuchać, jeżeli są pytania, jeżeli są opinie, słuchać Waszych pytań. Jesteśmy do dyspozycji z posłem Kuźmiukiem. Jeszcze raz chcę podziękować za to, że jesteście Państwo, że macie flagi polskie. Chciałbym zapytać, czy ktoś może mi wskazać, ile flag polskich do tej pory widzieliście na spotkaniach Tuska? Zero. To jest symbol Tuska. Dziękuję Wam za to, że byliście. Dziękuję za to, że jesteście. Słuchamy razem ze Zbyszkiem pytań od Państwa. I tak jak mówiłem, teraz jest ta część, w której to Państwo będziecie zadawali pytania, tak więc jeśli ktoś ma pytanie, to prosiłbym podnieść rękę. O, tutaj Pan na początek, to zapraszam. Ja do Pana Kuźmiuka tak się zapędził, że nigdy nie pozwolimy, że póki będziemy rządzić, żeby wprowadzić euro. Ale niech Pan sobie wyobrazi, jak tak, daj Boże, 2-3 kadencje PiS wygra i już dogonimy albo wyprzedzimy Zamchód i będzie się nam to opłacało, czy wtedy wprowadzimy euro? Proszę Państwa, tak właśnie na początku zaznaczyłem, że no w związku z członkostwem w Unii Europejskiej mamy takie zobowiązanie, ale postawiliśmy określone warunki, właśnie dogonienie poziomem zamożności krajów Europy Zachodniej, a daj Boże przegonienie. Tylko proszę Pana, myślę sobie tak, że jeżeli my poziomem zamożności dogonimy kraje Europy Zachodniej, to już dawno waluty euro nie będzie. Brawo. Bardzo ważnym było to, o czym Pan zapytał w tym pytaniu, jeśli będzie nam się opłacało. To jest oczywiste. Bardzo prosimy, jeżeli są pytania. Tutaj z kolejnym pytaniem do nas idzie. Proszę bardzo. Zaproponuję, żeby panowie posłowie w Sejmie wprowadzić artykuł dla tych, co szkalują najjaśniejszą Rzeczypospolitą w Brukseli,
żeby wprowadzić, pozbawić ich obywatelstwa polskiego. Czy jest to możliwe? Bo to są zdrajcy narodu. Jeżeli pan pozwoli, to jest pytanie do parlamentarzystów polskich. Panie przewodniczący, jeżeli mogę prosić Marka Suskiego, aby odpowiedział na to pytanie jako wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, witam serdecznie na naszej ziemi panów posłów. No, pan poseł jest z naszej ziemi posłem, a pan poseł z sąsiedniej, świętokrzyskiego. To, szanowni państwo, jest pytanie, które można by było postawić, czy rzeczywiście można by było zgodnie z konstytucją pozbawiać obywatelstwa za poglądy nawet szkodliwe dla naszego kraju. Na razie takiego prawa nie ma i takiej możliwości nie ma. Wszystko w rękach naszych wyborców. Jeżeli wyborcy ocenią, że to jest działalność szkodząca Polsce, nie będą na nich głosować i nie będzie tego problemu. Ich po prostu nie będzie w naszym parlamencie, nie będzie ich w europarlamencie i nie będą szkalować Polski, nie będą szkodzić Polsce, nie będą służyć obcym mocarstwom, zostaną po prostu w domu. A do parlamentu pójdą ci ludzie, którzy chcą Polski silnej, bogatej i chcą służyć Polakom. Proszę bardzo, kolejne pytania. Proszę Państwa, jedno zdanie dodatkowe. Niestety pojawiają się po tamtej stronie opozycyjnej tego rodzaju hasła, stwierdzenia. No właśnie niedawno profesor Markowski, wspierający te środowiska od lat, no był uprzejmy w wywiadzie w RMF powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość trzeba zdelegalizować. I cały czas podtrzymują taką narrację, pomimo tego, że jesteśmy legalnie. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać tej odpowiedzi na to pytanie, powiedzmy sobie tak, jeżeli polska konstytucja pozwalałaby na delegalizację, to raczej powinniśmy skierować to do tych, którzy Polsce szkodzą, a nie tych, którzy Polsce służą. A Państwo już wyciągnijcie wnioski, kto robi jedno i kto robi drugie. Brawo. Mamy pytanie od pana Edwarda. W związku z dużymi cenami energii, węgla, gazu, które wpływa niestety na naszą wysoką inflację, mam taką propozycję do programu wyborczego PiS-u w tych wyborach jesiennych, żeby postawić mocno na odnawialne, czyste źródła energii. Żeby maksymalnie, ile tylko budżet pozwoli, zainwestować i dopłacać do fotowoltaiki na dachach, jak i do pomp ciepła, czy też klimatyzatorów w domach. Żeby państwo zdecydowało się dopłacać i w ten sposób odciążyć nas od zakupów z zagranicą węgla, gazu, które sprowadzamy z daleka, niestety drożej niż kiedyś. Dlatego też tak postuluję serdecznie, żeby większość domów w naszym kraju, gdzie są domy, a nawet w spółdzielczych blokach, można zakładać panele fotowoltaiczne, klimatyzatory ciepła z ogromną, może nawet w 50% dopłatą Skarbu Państwa. To naprawdę ulży i w przyszłości, po kilku latach, wpłynie na raptowne zmniejszenie inflacji w kraju. Dziękuję. Dziękujemy za ten postulat. Proszę Państwa, tak przy okazji, ponieważ także opozycja nas bardzo często atakuje, że jakoby za naszych czasów zmalało tempo inwestowania w odnawialne źródła energii, nic bardziej błędnego. Właśnie od roku 2016 to tempo przyspieszyło. Dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o fotowoltaikę, mamy 1 100 000 prosumentów, czyli producentów energii odnawialnej ze słońca. Ale proszę Państwa, musimy pamiętać, że oczywiście im dalej posuwamy się w stronę źródeł odnawialnych, tym bardziej musimy mieć tak zwane stabilizatory systemu energetycznego. Tak się bowiem niestety składa w tej szerokości geograficznej, że nie zawsze świeci słońce i nie zawsze wieje wiatr. I jak tego nie ma, nie mamy magazynów energii, bo jeszcze niestety technologia do tego nie doprowadziła. Musimy mieć stabilizatory. Stabilizatorem w Polsce na razie jest energetyka węglowa, trochę energetyka gazowa, a w przyszłości, no ale to dopiero w 32-33 roku, po prostu atom. Ale myślą Państwo, że Unia Europejska chce tego atomu, o ten atom walczymy, a rzucane są nam kłody pod nogi. Właśnie wspomniane
tutaj, czy wymieniane przez Dominika powielokroć Niemcy, zlikwidowały, odeszły od energetyki atomowej u siebie i żądają tego także od Polski. Musimy mieć więc świadomość, że to jest sprawa skomplikowana, ale oczywiście ten postulat przyjmujemy i na pewno w programie na następne 4 lata wsparcie dla odnawialnych źródeł energii będzie większe niż do tej pory. Ale bardzo ważne, ja chciałbym, abyście Państwo też mieli świadomość, że jest jeden człowiek w polskim parlamencie, który walczył z obligo, co bardzo wpływa na ceny energii, i to jest wasz poseł, Marek Suski. To jest człowiek, któremu należy podziękować, bo to on w Komisji Energii. Marek, jeżeli mógłbyś dwa słowa na ten temat, to jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, ponieważ ten kryzys energetyczny dotknął wszystkie kraje, nas też, to żeby obniżyć ceny energii, właśnie między innymi znieśliśmy obligo. To spowodowało spadek cen na giełdzie, no, nawet ponad 2/3. Wprowadziliśmy górny limit cen, czyli zostały zamrożone ceny energii. A na to pytanie, które pan tutaj postawił, mam jedną odpowiedź. W programie Mój Prąd było dotychczas finansowanie fotowoltaiki. Ten program się właśnie kończy. Następna edycja tego programu będzie również umożliwiała finansowanie pomp ciepła. Również spółdzielnie mieszkaniowe i spółdzielnie energetyczne będą wzmocnione, też będą mogły do tego programu aplikować. Przeznaczamy na to miliardy złotych właśnie, między innymi po to, żeby polska gospodarka była nowoczesna i nie była narażona na te kryzysy energetyczne. Ale jeszcze jedną przypomnę rzecz. Myśmy wprowadzili w Polsce całkowite uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych poprzez gazoport, naftoport, przez Baltic Pipe, poprzez rurę do Kłajpedy, przez Litwę, połączenia interkonekterów ze Słowacją i z całym systemem europejskim. Dzisiaj nie musimy brać ani metra sześciennego ropy, gazu, ani nie musimy brać ani jednej tony węgla od Rosji. Jesteśmy całkowicie bezpieczni i uniezależnieni. A programy, te, o których pan mówił, już są w tej chwili wprowadzone. Także mamy program wsparcia dla fotowoltaiki i pomp ciepła. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Następne pytanie, proszę. Pytanie od pani Genowefy. Ja w sprawie tej reparacji. Ja pochodzę ze wsi, tam od Czarnolasu. My byliśmy wysiedleni, Niemcy nas, w naszym domu mieszkali, jeden gotował. Wyjedli wszystko, nie było, przyszliśmy, nie było nic, ni kury, ni świni, ni krowy. Koń padł, bo tata był oddelegowany do Policzny. Wozili drzewo, cieli w lesie tym państwowym, do Garbatki wozili na pociągi i wywozili. Koń padł, nie było konia, nie było chleba, nie było kartofla, nie było nic, wszystko, nie było kury, niczego. Ja miałam 3 lata, brat miał rok. Piliśmy czarną kawę zbożową bez cukru, bo cukru nie było, sacharyną czasem mama usłodziła. I nie było nic, trzeba było wszystko pożyczyć i jeść kartofle pożyczone z solą. A druga sprawa to wybory. Trzeba zwiększyć tę ochronę tam na wsiach. Styrkowice, Czarnolas, Paciarkowa Wola i tego, bo jak były ostatnie wybory, to pan, jak tam się nazywa ten senator nasz? Skurkiewicz. O, Skurkiewicz. To tam, jak ci, co listy podpisywali, to powiedzieli, że się wycofał. I żeby nie głosować na niego. No, tak i było. I wygrał, jak pani widzi, no i wygrał. Na szczęście wygrał. Brawo, brawo, brawo Wojtku. Jeżeli mogę odpowiedzieć. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że bardzo pani współczuję. Że bardzo pani współczuję tego cierpienia. Chciałem pani przyrzec, że będziemy robić wszystko, aby te reparacje zostały zapłacone. Chciałbym, aby pani była pewna, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Państwo są młodzi, ja jestem stara. Tata płacił przy podatku na odbudowę Warszawy. Ja do szkoły nosiłam co miesiąc po 2 złote na odbudowę Warszawy. Cała Polska odbudowała Warszawę, a oni teraz niech oddadzą. Rzekam, że będziemy o to walczyć.
Czy jeszcze jakieś pytania gdzieś znajdę? Czy widzę jakieś ręce w górze? Jeżeli mogę, chciałem tylko się pani poprosić. Zapraszam tutaj. Ja pani chciałam z panem się przywitać, bo tak pana kocham naprawdę. Bardzo pani dziękuję. Bardzo dziękuję, to bardzo ważne dla mnie. Już tutaj idą do nas panowie z kolejnymi pytaniami. Zapraszam. Proszę bardzo. Galeski Edward. Mnie zastanawia jedno. Jestem wdzięczny bardzo PiS-owi i Prawo i Sprawiedliwość za dotychczasowe zasługi do kraju, bo takich rządów to ja nie pamiętam, żeby tak były za tym biednym człowiekiem, za robotnikiem. Ale mnie zastanawia jedno. Skąd tyle jest w Polsce ludzi wierzących? Skąd się w tych judaczy tyle nabrało? Czy nie można znaleźć jakieś prawo takie, żeby trochę ukrócić i żeby nie robili tego cyrku z naszego kościoła, bo to jest poniżające. Ja jestem człowiekiem wierzącym i ubolewam nad tym, że ktoś sobie robi kpiny. Bo przyjmując naszą wiarę, ja szanuję i islam, i inne wiary. Jeżeli ci oponenci by zrobili to w islamie, to byśmy wiedzieli, jak to by się skończyło. I bym proponował to, panowie europosłowie, którzy nas tak dzielnie bronią, naprawdę jestem wdzięczny, to żeby jakieś prawo stworzyć, że wziąć trochę ich za mordy, za przeproszenie. A drugie jest to, że zastanawia mnie jedno, z jakiej paki na przykład ten pan... Z jakiej paki Tusk? Tak, tak, to już wiadomo, o kogo chodzi. I on się wziął premierem Polski. Skoro był synem, czy tam wnuczkiem SS-mana, jak to się stało, to ja zastanawiam się i nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo wdzięczny. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważny temat. To znaczy, my się trochę uśmiechamy, ale jeżeli chodzi o prawo związane z obrażaniem uczuć religijnych, to jest bardzo ważny element. Były, nadal są siły w Polsce, które chcą znieść to prawo. To, co dzieje się teraz ze świętym Janem Pawłem II, z największym z Polaków, nie działo się nawet w czasie komuny. To jest bardzo symboliczne. Takie rzeczy nie miały miejsca nawet w czasach komuny. Nawet komuniści się bali. TVN się nie bał. Platforma się nie boi. Dlatego przegrają wybory. Dzień dobry Państwu, Andrzej Szymański, radomianin, członek PiS-u. Mam takie pytanie. Nastąpił ostatnio diabelski atak na polską wieś, a mianowicie na mieszkańców wsi, na ludzi, którzy kochają swoją ziemię, którzy kochają swoją Polskę. Co możemy zrobić, prawda, musimy to zrobić jako poprzecznicy naszego rządu, jak rozwiązać sprawy sytuację związaną z ukraińskim zbożem na terenie Polski. Dziękuję. Proszę Państwa, rzeczywiście, żebyśmy dobrze rozumieli tę sytuację. Ukraina jest państwem stowarzyszonym z Unią Europejską, w związku z tym, i to od kilku lat jeszcze, na parę lat przed wojną, w związku z tym obowiązuje już swobodny przepływ towarów pomiędzy Ukrainą i krajami Unii Europejskiej. Dopóki nie wybuchła wojna, obowiązywały kontyngenty wwozowe na zboża, a więc określone ilości zboża. Wtedy, kiedy wybuchła wojna, Komisja Europejska zdecydowała się znieść te kontyngenty, ponieważ, jak Państwo wiedzą, Ukraina zaopatrywała w zboże także dużą część Afryki i Bliski Wschód. Uznano, że no, jeżeli tego eksportu zboża z Ukrainy nie będzie, to będziemy mieli do czynienia z głodem w Afryce i w związku z tym kolejną falą imigracji na Europę. Morze Czarne było przez jakiś czas zablokowane, w związku z tym powstała ta idea tak zwanych korytarzy humanitarnych. No i największy korytarz humanitarny mógł iść przez Polskę. Proszę Państwa, no oczywiście trochę osób spróbowało z tego skorzystać. To znaczy transporty, które szły do Gdańska, one w oczywisty sposób były blombowane, pilnowane i tak dalej. No ale duża część przedsiębiorców zdecydowała się, że na tym zarobi. No i w związku z tym, skoro można było na Ukrainie kupić zboże po 100 euro za tonę, w sytuacji, kiedy u nas ceny przekraczały znacząco 1000, no nakręciło to koniunkturę. Dużo
przedsiębiorstw zbożowych ma pełne magazyny, dlatego że kupowali ukraińskie zboże. Tego zboża nie można było kontrolować, bo robili to polscy przedsiębiorcy. Taką mamy sytuację. Ale proszę Państwa, tak jak mówiłem w pierwszej części swojej wypowiedzi, Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze reaguje na problemy ludzi. Zawsze. Tak było, jeżeli chodzi o ceny energii. Tak będzie i przy zbożu. Jest przygotowany program. W najbliższą środę odbędzie się okrągły rolniczy stół. Zostały zaproszone wszystkie związki zawodowe, nawet te głośno protestujące, najgłośniej. I proszę Państwa, jak sądzę, przy tym stole dojdzie do porozumienia i ustalenia, co zrobimy. No przede wszystkim wypłacimy rolnikom pewne rekompensaty polegające na tym, że no właśnie ta cena światowa, w końcu także europejska, obniżyła się do określonego poziomu. Te dopłaty będą zróżnicowane, im bliżej wschodniej granicy, tym będą wyższe. Oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie będzie dopłat dla tych, którzy nakupili ukraińskiego zboża i nie mają go gdzie sprzedać. To będą dopłaty skierowane do rolników proporcjonalnie do zasiewów i wydajności z hektara. Po drugie, proszę Państwa, zdecydujemy się także dopłacać do transportu zboża. Jeżeli firmy skupowe zadeklarują, że wywiozą to zboże do Gdańska i ono dalej popłynie, to otrzymają do każdej tony określoną dopłatę. Będą najprawdopodobniej, no nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, bo jak mówię, ta debata odbędzie się dopiero w środę, będą jeszcze przynajmniej dwa dodatkowe instrumenty, które moim zdaniem rozwiążą tę sytuację. Jeszcze raz powtórzę, Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest racjonalnym rządem, który pomaga wszystkim grupom społecznym w sytuacji, kiedy widzi zagrożenie. Tak będzie i z problemem zboża, jego cen i sytuacji na przyszłość. Dziękuję. Panowie, kolejne pytanie będzie tutaj od pani. Tak. Tuzimek, Barbara z Zalesice. Chciałam zapytać o wsparcie dla małych szkół wiejskich. Proszę Państwa, przede wszystkim doprowadziliśmy do tego, że małe szkoły wiejskie nie są likwidowane. Przypominam, że nasi poprzednicy wprowadzili w tym zakresie swobodę. Mianowicie bez opinii kuratora Rada Gminy mogła zrobić, co tylko chciała. Czasami właśnie były podejmowane ze względu na brak środków tego rodzaju nieracjonalne decyzje. My zmieniliśmy prawo i od momentu, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, musi być zgoda kuratora na tego rodzaju operacje, a kuratorzy takich zgód nie wydają. Co więcej, proszę Państwa, no nie jestem specjalistą od edukacji, ale znacząco wzrosły subwencje. Subwencje dla gmin, szczególnie właśnie tych małych. No i proszę Państwa, mamy nieprawdopodobne wręcz pieniądze kierowane na inwestycje do gmin wiejskich. Byliśmy z panem posłem Suskim na takim spotkaniu w Kozienicach z panią minister Moskwą i tam było kilku samorządowców niezwiązanych z Prawą i Sprawiedliwością, którzy mówili właśnie z gmin wiejskich, wójtów po prostu, którzy mówili, że dotychczasowy ich budżet inwestycyjny, czyli to, co mogli corocznie przeznaczyć na inwestycje, to było około 1 000 000 zł. W tamtym roku wszystkie te gminy miały budżet inwestycyjny 50 milionów złotych. 50-krotnie większy. 50-krotnie większy. Duża część tych pieniędzy idzie po prostu na poprawę warunków edukacyjnych. Proszę Państwa, właśnie przy tej okazji, bo no tak polemizujemy trochę na odległość z Donaldem Tuskiem, ale musimy to robić, bo to rzeczywiście chroniczny kłamca. Proszę Państwa, czy wiecie, co on powiedział o tego rodzaju pieniądzach adresowanych do gmin, które budują drogi, oczyszczalnie ścieków, które nie byłyby w stanie nigdy wybudować tego rodzaju inwestycji, gdyby nie te pieniądze? Powiedział, że to są ochłapy dla samorządów. Proszę Państwa, ja bym radził mu, żeby przyjechał do jakiejś gminy na terenie dawnego Radomskiego, właśnie takiej wiejskiej, gdzie ten budżet inwestycyjny wzrósł 50-krotnie i powiedział to w twarz mieszkańcom. I usłyszał od nich opinię. Ma rację Dominik, jeżeli rzeczywiście taką kampanię
polityczną będą prowadzili nasi oponenci, to nie mają prawa wygrać tych wyborów, bo nie szanują ludzi. Nie szanują ludzi. Tak. Pytanie mamy, tak? Bardzo proszę. Mam pytanie, czy jest jakiś sposób, żeby się obronić w sprawie lasów przed Unią Europejską? No właśnie, proszę Państwa, to kolejny przykład takiego zawłaszczania kompetencji. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o zarządzanie lasami, to jest kompetencja krajów członkowskich. Niby z traktatów to jednoznacznie wynika, no ale jak widać, są siły w Europie, które chętnie położyłyby łapę na polskich lasach, bo to okazuje się wzorcowe przedsiębiorstwo. Proszę Państwa, rzeczywiście lasy państwowe, 90 ponad procent powierzchni lasów to są właśnie lasy państwowe. Charakteryzuje się tym, że jesteśmy, zdaje się, jedynym krajem w Europie, gdzie powierzchnia lasów z roku na rok rośnie. Otóż w 1945 roku Niemcy zostawili około, prowadząc rabunkową gospodarkę pod każdym względem, także i w lasach, około 20% powierzchni było pod lasami. Proszę Państwa, przez ten cały okres powojenny wzrosła powierzchnia do 30%, co się nie zdarza w żadnym innym cywilizowanym państwie. Co więcej, no, oskarża się lasy państwowe o to, że prowadzą właśnie rabunkową gospodarkę, jakobyśmy rąbali bez pamięci, nawet te wiewiórki gdzieś tam ponoć zdychają w tych wyrąbanych drzewach. Proszę Państwa, otóż chcę Państwa zapewnić, że z roku na rok przyrasta nie tylko powierzchnia lasów, ale i masa drewna, a więc te lasy cały czas rozwijają się. No i wreszcie najważniejsza cecha polskich lasów. Samofinansują się. W całym tym europejskim świecie lasom się dopłaca, żeby coś tam zrobiły. A te prowadzą racjonalną gospodarkę leśną, ba, jeszcze odprowadzają jakieś podatki do budżetu państwa. No właśnie, i na tak sprawne funkcjonowanie, sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo próbuje się... Chce się zająć 30% całej powierzchni, ale to jest bardzo ważny temat, który poruszyliśmy z panią poseł Kwiecień, waszą posłanką. Anna Kwiecień w Komisji Unii Europejskiej bardzo mocno walczy, aby nasz parlament, aby nasza komisja podjęła odpowiednie kroki, aby się po prostu sprzeciwiać przejęciu de facto, nie wiadomo przez kogo, lasów państwowych 30%. Aniu, bardzo dziękuję za tą pracę. Właśnie o tym rozmawialiśmy przed samym spotkaniem. To jest bardzo, bardzo ważny temat. Mnie chodzi o wymiar sprawiedliwości. Chciałbym doczekać, tak jak w Unii Europejskiej zostali aresztowani, tak to chciałbym doczekać, żeby ci ich naszych towarzystów tak samo powsadzali do więzienia, a nie jakieś ochłapy milion. Bardzo ważne pytanie i chciałbym panu odpowiedzieć na tą deklarację, na to oczekiwanie przykładem, jak funkcjonuje obecnie Parlament Europejski. Zasiadam w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, czyli urządzeń oprogramowania, które służy do tego, aby łapać przestępców, złodziei, łapówkarzy i tak dalej, terrorystów. W tej samej Komisji Śledczej zasiadała ze mną Ewa Kaili, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, aresztowana za łapówki. I ta Ewa Kaili, aresztowana w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, atakowała Polskę za to, że Polska używa tego typu oprogramowań, aby łapać bandytów, złodziei, łapówkarzy, tych, którzy VAT kradną na cysternach. Ona nas atakowała, domagała się, aby Polska zaprzestała tego typu działań i przestała być konsekwentna, a sama została aresztowana dzięki takiemu oprogramowaniu. Widocznie coś czuła. Coś czuła nosem. Hipokryzja tych, którzy w imię praw człowieka, bo tym sobie wycierają twarz, w imię praworządności nie pozwalają państwom członkowskim być skutecznym, bardzo często kończą tak, że sami idą siedzieć. I proszę mi uwierzyć, krok po kroku wszyscy oni pójdą siedzieć. Dlatego, że próby ograniczenia państw, które sobie świetnie radzą z przestępczością w imię praworządności czy praw człowieka, jest tak naprawdę unikaniem odpowiedzialności. Na to zgody z naszej strony nie ma. Ja mam takie dwa pytania. Jedno odwrócę do tych lasów państwowych, o których mówił pan Kuźmiuk. Czy jest możliwe, żeby ten nasz skarb narodowy, jakim są lasy, które pochłaniają dużo tego dwutlenku węgla, żeby w Unii prowadzić takie prace, żeby
Polska miała w związku z tym obniżone te obciążenia? I drugie pytanie związane z naszą rzeką graniczną. Słyszymy, że są prace, aby była ona, mówię o Odrze oczywiście, żeby była jak najbardziej żeglowna. Już się słyszy o protestach ekologów, że nie, że nie. I teraz pytanie, czy to jest tylko czynnik niemiecki, czy tam są to jakieś czynniki nasze, polskie, jakieś, nie wiem, parlamentarzystów? Jeśli panowie coś wiecie, to prosiłbym o odpowiedź. Prawie pan sobie odpowiedział. Przypomina pan sobie akcję pod tytułem Rtęć w Odrze? Skąd ona wyszła? Przecież nie wyszła od Niemców, wyszła od strony polskiej. No, nie oszukujmy się, pani marszałek z Platformy Obywatelskiej. Na szczęście komisja, która została powołana, pokazała czarno na białym, że absolutnie coś takiego nie miało miejsca. Ale po kolei, jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące lasów. Rzeczywiście, proszę państwa, ta sytuacja jest poważna, powiedzmy sobie otwartym tekstem. Wtedy, kiedy rządzili nasi poprzednicy, było bardzo blisko podjęcia decyzji, aby lasy były mieniem reprywatyzacyjnym. W pewnym momencie już po oddaniu rządów ujawnione zostały papiery pokazujące wymianę korespondencji między ambasadami, że taką deklarację złożył zarówno Donald Tusk, jak i ówczesny prezydent Bronisław Komorowski. Stąd właśnie akcja dowodzona przez świętej pamięci profesora Szyszko o zbieraniu podpisów, aby temu zapobiec. I to tylko właśnie zebranie paru milionów podpisów doprowadziło do tego, że oni się z tego wycofali. Więc naprawdę powinniśmy być w tej sprawie czujni. Jeszcze raz powtórzmy, parę razy to zawołanie padało już na sali. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, lasy na pewno pozostaną polskie. Amen. Czy są jeszcze jakieś pytania u państwa? Tutaj, proszę bardzo. Młody człowiek. Mam pytanie odnoszące się do naszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Czy aktualna sytuacja ekonomiczna w tym kraju związana na przykład z wycofaniem petrodolara, na przykład z tymi stopami, no nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, jednakże czy nie wpłynie to na naszą gospodarkę ze względu, że bardzo z nimi współpracujemy? Jasne. Proszę państwa, w Stanach Zjednoczonych często są różnego rodzaju zawirowania, ale w ekonomii obowiązuje takie stwierdzenie, że dopóki na świecie będzie choć jedno drzewo, z którego będzie można produkować papier, na którym wydrukuje się dolary, to Ameryka zawsze przetrwa. No jest to potężny kraj, to chciał pan poseł Kuźnik powiedzieć. Więc Stany Zjednoczone sobie na pewno dadzą radę. Ale ma pan rację, oczywiście. Sytuacja, niepokoje, różnego rodzaju zawirowania gospodarcze, które pojawiają się na świecie, one w oczywisty sposób wpływają na naszą sytuację. Ale właśnie kluczem do tego jest centralny punkt dzisiaj naszych rozważań. Własna waluta. Dopóki mamy własną walutę, jesteśmy w stanie zamortyzować każdy kryzys. I właśnie w tym kryzysie covidowym pokazaliśmy współpracę, bo proszę państwa, to nie jest prosta sprawa. Tutaj działa polityka monetarna, za którą odpowiada niezależny bank centralny i polityka fiskalna, za którą odpowiada rząd. No właśnie wtedy, kiedy pojawił się kryzys covidowy, stanął prezes banku i premier polskiego rządu i powiedzieli publicznie, że zrobimy wszystko, żeby nie było w polskiej gospodarce upadłości i żebyśmy nie stracili miejsc pracy. I właśnie dzięki temu, jako pierwsi w Unii Europejskiej, jak już mówiłem, odrobiliśmy straty covidowe. Własny pieniądz jest kluczem do amortyzowania tego rodzaju wstrząsów. Dlatego im dłużej będziemy mieli własny pieniądz, tym szybciej będziemy się rozwijać i tym szybciej będziemy gonić kraje zachodnie. Proszę państwa, tak przy okazji, bo nie powiedziałem o tym w poprzednim wątku. Proszę państwa, wyobrażacie sobie państwo, że w Wielkiej Brytanii wybuchła awantura, no partia opozycyjna ją podniosła, bo pojawiły się w brytyjskiej prasie artykuły, wykresy pokazujące, że jeżeli Polska będzie rozwijała się w tym tempie, co do tej pory, to w 35 roku zamożnością przegonimy Brytyjczyków.
Brytyjczycy. I to nie nasza prognoza, ale Brytyjczycy. To będzie centralny punkt ich kampanii wyborczej. Podnosi to lewica, ale no słusznie. Brytyjczycy biednieją, a Polska goni. Ale Polska goni wtedy, kiedy rządzi nią Prawo i Sprawiedliwość. Brawo. Wiele pytań padło. Zbliżamy się już powoli do końca. Dokładnie. Jeśli panowie pozwolicie, ostatnie pytanie jeszcze, ostatnie, dobrze? Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Oby nie nokautujące. Mam takie może pytanie, bardziej podpowiedź, jeżeli chodzi o tych ekologów. Gdzieś protestują, sprawdzać, kto mu płaci. Takiemu. I jak się sprawdzi, to się okaże, bo dla mnie dziwne, żeby... Proszę pana, te, które sprawdziliśmy, były opłacone przez Niemców. Już to zrobiłem. Ale nie, ale to... Więc wiemy o tym, że te organizacje bardzo często są wykorzystywane do celów politycznych. Ale szanowni państwo, nikt nie jest głupi. Przyglądamy się temu, co robią, reagujemy adekwatnie i pokazujemy, czym się zajmują. Oczywistym jest to, że wiele inwestycji w Polsce było finansowanych przez organizacje pozarządowe, słupy rosyjskie także, ponieważ Rosjanie, jak ujawnił amerykański wywiad, przekazali ponad 300 milionów dolarów na lobbying w państwach członkowskich Unii Europejskiej. My wiemy, że oni w ten sposób działają i nie damy się wykiwać. To mogę obiecać. To jeszcze naciągnę. To teraz pytanie, bo tutaj pan chciał zadać pytanie. Panowie europosłowie, jest wojna na Ukrainie, a my dalej płacimy tą składkę klimatyczną do Unii Europejskiej za CO2. No ta składka w moim przekonaniu powinna być zawieszona, bo to jest haracz, który w tej chwili no, przywozimy węgiel ze świata i tak dalej, a tutaj teraz górnicy wczoraj, metan, kolejna wrzutka, żeby po prostu niszczyć to polskie górnictwo do końca. I reagujcie, bo po nie w czasie to jest niedobrze, jak nam faktycznie obciążą ten budżet nasz, co Polska tyle pieniędzy wydaje na Ukrainę. To, co to zboże było, to zboże też było, ale tu też trzeba od Unii wymagać. Absolutnie zgadzam się z tym. To jest bardzo ważny temat, który podjęła pani poseł Zalewska, nasza koleżanka z naszej delegacji. Zajmujemy się tym dokładnie od momentu, kiedy rozpoczęliśmy dyskusję o wysokości za tonę. Te ceny, które wzrosły, oczywiście, kiedy fundusze inwestycyjne przejęły handel emisjami, one nagle poszybowały w górę. Także to obserwujemy, nie ma na to naszej zgody i budujemy sojusze, które dadzą nam mniejszość blokującą, ale to potrwa. My nad tym pracujemy. To zajmie czas, ale zwróciliśmy na to uwagę. Dziękuję, że pan o tym powiedział, bo to bardzo ważne. Szanowni państwo, wiele pytań padło. Podziękujmy serdecznie naszym europosłom. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Wspaniały czas, dziękujemy. Zachęcamy do wspólnego zdjęcia, jeżeli ktoś ma ochotę. Zapraszamy. Panowie, zapraszamy bardzo. Bardzo dziękuję. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Pamiętajmy, przyszłość to Polska!